Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy to jednostka chorobowa polegająca na zaburzeniu równowagi między czynnikami uszkadzającymi błonę śluzową, a czynnikami ją chroniącymi. Jeżeli jest ta przewaga na skutek, na korzyść uszkadzających, no to choroba wrzodowa może się pojawić. Choroba wrzodowa to jest taki stan, który pojawia się zarówno w jesieni, jak i na przedwiośniu. To takie momenty, kiedy pacjenci częściej zapadają na tą jednostkę chorobową. I czym się ona objawia? Jak najczęściej pacjenci przedstawiają swoje objawy? Jeżeli ktoś ma chorobę wrzodową żołądka, to częściej ma dolegliwości związane z bólem w nadbrzuszu, które pojawiają się bezpośrednio po spożyciu posiłku. Natomiast choroba dwunastnicy, choroba wrzodowa dwunastnicy charakteryzuje się bardziej objawami pojawiającymi się po jakichś 2 godzinach, czyli gdy ten pokarm przemieści się do dwunastnicy. I tak to mniej więcej można zróżnicować. W chorobie wrzodowej, gdy jest ostry stan, oczywiście dominują leki, leczenie farmakologiczne. Tymi lekami to są najczęściej środki, które hamują wydzielanie żołądkowe, czyli hamują wydzielanie kwasu solnego. No, ktoś mógł powiedzieć, no dobrze, jeżeli mam chorobę wrzodową, to mógłbym stosować sobie te środki profilaktycznie, powiedzmy i w okresie przedwiośnia, i początku jesieni. No, owszem, można tak stosować i tak często niestety pacjenci stosują, ale pamiętajcie Państwo, te środki hamują wydzielanie żołądkowe. Jakie są tego konsekwencje? Mianowicie takie, że w żołądku mamy środowisko zbyt zasadowe, bo one hamują wydzielanie kwasu solnego, a gdy one to zrobią, to zahamują również to, co ten kwas w żołądku robi. Po prostu proces trawienia jest zaburzony, więc należy tak wybalansować tą sytuację, żeby leki syntetyczne stosować w okresie rzeczywiście zaostrzenia, a leki naturalne, bezpieczne, które nie hamują wydzielania żołądkowego, stosować w okresie profilaktycznym. Gdy na przykład ktoś wie, że ma chorobę wrzodową żołądka dwunastnicy, no to warto, żeby w marcu, w kwietniu, bądź też we wrześniu i październiku profilaktycznie pił sobie napary ziołowe. Napary ziołowe są o tyle lepsze od leków syntetycznych, że nie powodują zahamowania wydzielania żołądkowego, tylko powodują, iż błona śluzowa żołądka i dwunastnicy jest bardziej bezpieczna, bardziej chroniona. Zwiększają wydzielanie śluzu, działają przeciwzapalnie, osłaniająco. Jakie mamy typowe zioła stosowane właśnie w przypadku choroby wrzodowej? No, takim typowym ziołem jest babka lancetowata. Napar z babki lancetowatej. Często, pamiętacie Państwo, nasze babki stosowały babkę na zranienia, na uszkodzenia skóry, ale ona działa korzystnie nie tylko w przypadku uszkodzeń skóry, ale także błony śluzowej, więc napar z babki lancetowatej jak najbardziej bardzo wskazany. Drugim takim surowcem zielarskim jest korzeń lukrecji. Bardzo słodki surowiec zielarski. Korzeń lukrecji działa przeciwzapalnie, osłaniająco, znakomicie nadaje się w przypadku leczenia i profilaktyki choroby wrzodowej żołądka dwunastnicy. Trzecim takim typowym surowcem to jest kwiat nagietka. Pamiętacie Państwo, nagietek to nie tylko zioło, które stosowane jest na skórę, również znakomicie sprawdza się w leczeniu zapaleń i stanów wrzodowych żołądka i dwunastnicy. A jeszcze ostatnim takim sztandarowym, chyba najważniejszym, ojciec Grzegorz Sroka, którego uczyłem się ziołolecznictwa, zawsze ten surowiec bardzo na piedestał wychwalał, to jest kwiat rumianku. Rumianek działa przeciwzapalnie, rzeczywiście znakomicie się nadaje do leczenia choroby wrzodowej. Pamiętajcie też Państwo o tym, że w przypadku choroby wrzodowej, zwłaszcza tej, która jest prowokowana jakimś stanem emocjonalnym, stresem, przewlekłym stresem, dobrze jest stosować napar z łagodnie działających środków uspokajających, jak na przykład liść melisy. Nie polecam na przykład w tym przypadku szyszek chmielu, które też działają uspokajająco, dlatego że one pobudzają wydzielanie żołądkowe. A melisa jest to środek łagodny. Oczywiście ja wymieniłem tutaj 5 surowców zielarskich. Najlepiej zawsze jest zrobić z nich mieszankę. W ziołolecznictwie zawsze najlepiej sprawdzają się mieszanki i te 5 surowców, które wymieniłem, możecie spokojnie Państwo zmieszać i taką herbatkę w okresie jesieni i czy też przedwiośnia pić, co by na chorobę wrzodową nie zachorować. Kliknij poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa ojca Grzegorza.